Witam serdecznie, moi goście, Andrzej Plata, Basta Garnitury. Witam, cześć. Dzisiaj przepytuję chłopców Tylicza, bo przecież gdzieś tam oni będą się zapowiadać na hale, więc dalej mówimy, że są chłopcami Tylicza, ale dzisiaj troszkę w innych rolach, bo jeden w Bastkach, wcześniejszy w Trajdach, a jeszcze wcześniejszy w Dripach. No i wszyscy dzisiaj wygrywają i wszyscy dzisiaj pokazują, że to, że Tylicza nie ma, to wartościowo zawodnicy wnoszą do innych zespołów, tak jak ty dzisiaj. Da się w innym zespole powalczyć. No oczywiście, że się da. Tylicz się rozproszył i teraz zobaczymy, kto stanie na pierwszym miejscu na końcu sezonu. No właśnie, jak na razie prowadzi Bastek. Ale Andrzej, trzeba dzisiaj przyznać, wygrana bardzo cenna i za to się oczywiście punkty daje jako 3. Można powiedzieć, że ciężary dzisiaj okropne. Bardzo ciężki mecz z Sonchersami. Zaczął się dla nas nieciekawie, bo straciliśmy pierwszą bramkę, potem musieliśmy gonić wynik. Finalnie 3-2 wygraliśmy, ale naprawdę no, wszyscy zostawili kawał serducha dzisiaj na boisku. Dlaczego takie schody? Co to dzisiaj było? Co to się działo? Dzisiaj co się działo? No, brakowało nam też napastnika, naszego najlepszego. No i po prostu ciężko było. Sonchersi też to nie jest łatwa drużyna. Także poprzeczkę zawiesili bardzo wysoko. No ale finalnie jedna brameczka na plus dla nas i 3 punkty do przodu. Także w tabeli jest dobrze. Basta Garnitur jest naprawdę rewelacją tego sezonu. I chociaż jak wspomnieliśmy przed chwileczką razem bez kamery, że może 2-3 mecze są przepchnięte, takie może brzydkie, ale za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał, a może nawet już nie pamięta, bo patrzę na tabelę, wygrana. Dziękuję. No finalnie na końcu 3 punkty są najważniejsze. Dokładnie. Także za efekty specjalne nikt nie wynagradza. Także dzisiaj znowu kolejne 3 punkty. Jeszcze za tydzień ostatni mecz. Jak na razie mamy 3 punkty chyba przewagi nad drugą drużyną. Także jest fajnie. Za tydzień finałów pierwszej rundy, bo mecz z trzecią drużyną Drip Shop and Fakers. Będą iskry? No, muszą być. Tam 3 z Tylicza gra tak samo. O kurde. No to spotkamy się w czwórkę tutaj, bo ty jedyny tutaj jest Bastka i 3 z Tylicza tam. No to taka można powiedzieć sentymentalna gierka. Będzie ciekawie, na pewno. Dziękuję za wywiad. Dzięki, do zobaczenia.